Cześć dziewczyny. Cześć chłopaki. Dzisiaj pokażemy Wam detoks, czyli menu na cały dzień. Zapraszamy. Bądźcie z nami. Dzisiaj zrobimy menu z powtarzających się składników, a to ma trzy najważniejsze zalety. Po pierwsze, nie marnujemy jedzenia. No waste. Po drugie, wszyscy, którzy są alergikami, a jest ich sporo, to jest jeszcze raz dla Was rada. Powtarzajcie składniki w ciągu dnia, a nie codziennie, czyli jeżeli jemy dzisiaj awokado, to wracamy do niego za 3 dni. Czyli dzisiaj na bazie pewnej grupy składników robimy pełne menu, a 3 nie musimy mnóstwa rzeczy nakupować, oszczędzamy czas. Oczywiście u nas w bistro jest trochę inaczej, bo my mamy czas i mamy możliwości. I jest na bogato. Jest na bogato i urozmaicamy dużo bardziej te potrawy, a dzisiaj robimy taką wersję bardzo szybko. To co, startujemy. Zaczynamy od tego, że zrobimy takie śniadanie trochę orientalne. Zrobimy tak naprawdę taką sałatkę z bakłażana, z pomidorem, z pestkami, z oliwą. Trochę rozgrzewającą. Trochę rozgrzewającą i też na szybko. Można ją zabrać również do pracy, można ją zostawić na drugi dzień. No i zaczynamy. Musimy przede wszystkim, Natuś, pokroić małą cebulkę i podsmażyć bakłażana. Ja zacznę od tego, że już go zacznę podsmażać i dołożymy cebulę później. Cebula najlepiej fioletowa. Tak, będzie smacznie, będzie ładnie. O, oliwki nie za dużo, bo ma być dietetyczny. Jeszcze coś Wam ciekawego powiem, bo bardzo często o to pytacie. Czy tym detoksem moim autorskim, a znajdziecie go w książce Detoks dla opornych, której niestety w tym się ganie. Właśnie, nie znajdziecie, ale piszę już Wam kolejną. W każdym bądź razie, tym detoksem, czy można wychodzić z postu Dąbrowskiej? Jak najbardziej. Drugie pytanie, które często stawiacie, czy w ogóle post Dąbrowskiej jest zdrowy? Na to pytanie nie odpowiem, ponieważ jest tak dużo zwolenników, że będzie burza pod filmem i szkoda czasu na Wasze pisanie i na moje odpowiedzi, bo to naprawdę jest temat rzeka. Poczekajcie, to ja wrzucam na razie. Dobra, Natuś, wrzucam bakłażan i wracamy do detoksu. Zostawiam trochę bakłażana na kolację. Detoksu jak detoksu, ale do tematu, który jest zawsze gorący wśród dziewczyn, czyli post Dąbrowskiej. Słuchajcie, ja powiem krótko, że my mamy według nas lepszą, zdrowszą, bezpieczniejszą dietę. Bezpieczniejszą zdecydowanie. Chyba dość odpowiedź prosta, szczera, ale też nie każdy wyciągnie wnioski, jakie chce. Tak, słuchajcie, dlaczego nie? Ja osobiście nie jestem zwolennikiem postu Dąbrowskiej, zawsze o tym mówię. To jest post, to nie jest sposób na odżywianie. Nasz detoks, poczekaj, włączę, bo tutaj wyłączyłam, tak się bardzo przejęłam tym, co mówisz. Poczekaj. Naki, możesz rzucić cebulkę? Już wrzucam. I chwilę tu podsmażymy. To, co ja osobiście uważam na temat postu Dąbrowskiej, wiele razy o tym mówię. Po pierwsze, jest to post, to nie jest sposób odżywiania, to nie jest dieta. To nie jest sposób na odchudzanie się. Na dłuższy czas. Na dłuższy czas. Ja osobiście spotykam się z wieloma osobami, które w większości zaliczają w ciągu roku jojo. Czyli wracają nie tylko do wagi sprzed postu, ale jeszcze nabierają sobie kilogramy. No plus wcale nie mają dobrych wyników badań, wcale się dobrze później po tej diecie nie czują. Tak, mają. Dużo mamy, przepraszam, no. Aguś, powiemy to, dużo mamy dziewczyn, które są po tym poście. Wracają z problemami do nas, z dużymi problemami. Tak. Także warto pomyśleć o odchudzaniu i o tym poście długoterminowo, a nie o szybkim efekcie, które dzięki temu możecie zdobyć, tak? Tak, Kinga ostatnio do nas pisała, dziewczyna, że ma straszne wybroczyny po poście Dąbrowskiej, że ma awitaminozę, bo powtarzała regularnie sobie post Dąbrowski. Słuchajcie, ja nie mówię Wam o tym, żeby to było jasne, że zachęcam Was do kupowania naszego detoksu w Bistrobox. Ja Wam mówię o tym, żebyście mieli pełną świadomość, na czym polega w ogóle sukces postów a la Dąbrowskiej. Otóż na tym, że eliminujemy najbardziej złowrogie dla naszego organizmu na dłuższą metę grupy pokarmowe, czyli nadmiar pszenicy, nadmiar laktozy, nadmiar jaj, nadmiar przetworzonej żywności, i produktów wysoko właśnie przetworzonych.
Wystarczy wrócić do diety stricte roślinnej, takiej jak my dzisiaj pokażemy, ale pełnowartościowej, gdzie jest białko, gdzie są tłuszcze, gdzie są wszystkie witaminy, które w połowie wchłaniają się w tłuszczach. Tego tłuszczu w diecie dąbrowskiej nie ma. I wiem, że zaraz wysypią się komentarze i będę odpowiadać. Ale pamiętajcie o tym, że to jest dieta, którą możecie stosować długoterminowo. To jest dieta kompletna, która również spowoduje, że egzemy zaczną znikać, że będziecie się lepiej czuć, że będziecie mieć więcej energii, lepiej wyglądać. Będziecie chudły i nie będzie Wam brakowało na przykład białka, bo na takiej diecie możecie spokojnie ćwiczyć. Zobaczycie, że w obiedzie pojawi się pełnowartościowe, fajne białko, mimo że zwierząt... Moja ta encyklopedia zdrowia, co ja mam tu dokładać? Bo słuchaj, dziewczyny nie, stoją z pracą. Dobra, to teraz tak, słuchajcie, pomidory. Musimy zrobić drobniutką kosteczkę pomidorów. No także, słuchajcie, wracając do tematu postu dąbrowskich, zachęcam Was do przejścia na detoks mój, Agnieszki, stricte roślinny, pełnowartościowy. I w mojej przyszłej książce znowu napiszę, jak go układać i wrócę do bardzo ważnych treści, które w tych książkach już wiele razy, o których w tych książkach mówiłam. Co wrzucamy jeszcze do patelni? Na razie sól i pieprz, jak możemy. Dobrze. I tak naprawdę to poczekamy, aż się ładnie ten bakłażan nam podpiecze. Pamiętajcie, żeby ten bakłażan był naprawdę mięciutki, rozwalający się. Skropmy go troszkę cytryną, tak. Wiecie co, to jest świetne, naprawdę świetne śniadanie na zbliżające się lato, na posiłki na balkonie. Jeżeli macie rodzinę, która je klasycznie, to możecie naprawdę ich też poczęstować taką sałatką, powiedzmy. Możecie im zrobić fajną, chrupiącą grzankę na oliwie z oregano, z czosnkiem i położyć taką sałatkę na kanapce albo w ogóle wkroić takie... W formie takiej pasty to można albo robić. W formie takiej pasty, albo też możemy sobie zrobić takie grzanki, które domieszamy. Włosi mają takie jedno danie. Domieszamy sobie do całości, także możemy sobie zrobić i tak, i tak. Pamiętajcie, że my na detoksie w ogóle zapominamy o pieczywie jakimkolwiek. Przerzucamy to do miski? Teraz tak, Nati, jeszcze chwileczkę pozwolimy temu dojść i chwilę to schłodzimy, ale w tak zwanym międzyczasie możemy włożyć szpinak na dno. Dobrze. Szpinak zdrowy. Tak. Pomidorek. Ten? Tak. Jeśli lubicie cebulę, oczywiście możecie wkroić jeszcze cieniutko posiekaną jedną cebulę. My dzisiaj sobie darujemy. To, co bym Ci polecała, Nati, jeszcze to może kosteczka awokado. Bardzo proszę. Ja teraz to szybciutko schłodzę, dobrze, Nati? Dobrze. Wymieszasz orzeszki i granat do środka? Oczywiście. Oliwa i cytryna. Oj, granat to jest ukochana naszych diet. Bo ma bardzo dużo antyoksydantów. Tak, odmładzający efekt. Garść orzechów wszystkich? Garść orzechów wszystkich. Możemy oczywiście je wrzucić na suchą patelnię, ale no nie właśnie, musimy. Taki, ale słonecznik uprażony jest chyba smaczniejszy. Jest smaczniejszy, ale po pierwsze, jeżeli nie mamy czasu, po drugie, podgrzewanie ich, owszem, wydobywa pyszny aromat. Natomiast trochę byśmy stracili tych wartości odżywczych, a my na detoksie stawiamy w 100% na pełen komplet witamin. Oliwa, sól, cytrynka. Już się robi szefowo, ale coś jeszcze tu miałam dać. Wiem, granat. Ja troszkę chili. Tego granatu tak możecie sobie sypnąć więcej. Tak, od serca. I teraz oliwa. Tak. Z oliwek. Tak. Teraz trochę pieprzu, soli. Tak. Sok cytryny. Według uznania. I co dodajemy? Kolendrę? Chyba tak. Czy wszystkiego po trochę? Kolendrę, pietruszkę może. Dobra. Tu możecie sobie według uznania już dodawać te zioła, które po prostu lubicie. Ważne, żeby one były świeże, skoro mamy jeszcze takie możliwości w sklepach, to posiłkujmy się świeżymi, a nie suszonymi. Oczywiście. Jak zwykle podjadam, bo kocham. Dołożymy trochę bakłażanu więcej, bo jak się dorwiemy do... Ale już zostaw mi troszkę. Wiem, zostaw mi troszkę, bo zaraz to do obiadu zużyjemy, dobrze. Wiesz? No
no to mieszamy i próbujemy. Tak. I to na razie jest śniadanie. Jeżeli macie naprawdę mało czasu, to spokojnie może być śniadanie i kolacja. To jest tak bogate, tak różnorodne, że z przyjemnością je zjecie również na kolację. Test? No to lecimy. No, oczywiście. Pecha. Ale widzisz, jak ten bakłażan dobrze robi? Taki no, troszkę robi. Wiesz, nie? Robi. Dobrze, to teraz przejdziemy do obiadu, bo tak. W czasie, jak będzie nam się robił obiad, pokażesz fajny swój pomysł na napar. Ale obiad zrobimy również bardzo szybko, czyli pokroisz cebulkę, ja wezmę kawałek imbiru i zrobimy taką szybką soczewicę na mleku kokosowym z tym, co nam zostało. Czyli bakłażan, pomidor, cebula. Bakłażan, trochę pomidora, soczewica, mam pokrojonego batata, kostkę i reszta szpinaku. Także prosto, szybko i z tego, co nam zostało. Ja pokroję grubo ten imbir, potem go wyjmę. On chodzi tylko, żeby mi dał taki smak. Taki smak, tak, aromat. Imbir ma to do siebie, że im dłużej zostaje, tym bardziej robi się taki ostrzejszy. Tak. Ale to jest kwestia, co kto lubi. No dokładnie. Mi to akurat nie przeszkadza. Mnie również. Cebula, imbir. I podsmażam. No dobrze, zobacz, pięknie nam tu skwierczy. Teraz wrzucimy... Bataty? Tak, bataty. Kostkę pokrojone. Mała kostka. Tak, raczej tak. Drobno, bo batat jest, ma to do siebie, że jest dość twardy. Tak. Jeszcze? Nie, wystarczy. Potem z tego zrobię zupę, ale to w innym odcinku. Dobrze, czyli mamy batat. Teraz trochę białka, trochę witaminy B, trochę żelaza, czyli soczewica czerwona. Brązowa właściwie tutaj jest. Wiem, Nati, że ty nie przepadasz za soczewicą, ale my kobiety musimy tą soczewicę jeść. Ale ja mam po prostu jakąś nie do końca tolerancję tej soczewicy. Nie do końca dobrze się czuję, ale wiem, że jest zdrowa. Bogata w żelazo. Tak. No więc my kobietki musimy naprawdę sobie fundować tą soczewicę raz na jakiś czas. Zrobić w taki bardzo przyjemny sposób. Dzisiaj zrobimy z mlekiem kokosowym, więc powinno ci smakować. No dobrze, także soczewica jest, batat jest, teraz zalejemy odrobiną bulionu. Szefowa, co to za bulion? Naturalny, to wiem, bio. Słuchajcie, nie będę wam tutaj ściemniać, że siedziałam całą noc i gotowałam wywar z warzyw, tak nie było. Natomiast kupuję bio kosteczkę, bulion z warzyw. W każdym sklepie na dziale bio ją znajdziecie, więc kupujecie ją. Nawet bez tego bulionu będzie dobre, ale z tym bulionem będzie jeszcze lepiej. I do tego dodajemy od razu mleko kokosowe. Mm-hmm. I w tym wszystkim gotuje nam się batat, soczewica. O, jak możesz wymieszać. Mm-hmm. I niech to nam się pięknie gotuje. Ale zapach. Ja odrobinę dodam do tego kurkumy, żeby działała prozdrowotnie, żeby po prostu nas chroniła przed przeziębieniami, stanami zapalnymi. No właśnie, podobno to jest przyprawa też antyrakowa. Antyrakowa zdecydowanie. No i co na tuś dalej robimy? Zrobimy twój świetny napar, który dobrze, zawsze czyli pijesz. To niech troszeczkę się gotuje, a my tak. W tym czasie. Szybki napar, raz, dwa, trzy. Gorąca woda, może być naprawdę wrzątek. Do termosiku, do tego, co po prostu kubek termiczny zabieracie ze sobą rano, na przykład do auta albo na przystanek. I to, co kocham w imbirze, można go zalewać gorącą wodą, nic się nie dzieje, a tak naprawdę z każdą minutą wydobywa ten fajniejszy aromat i smak. Ja czasami obieram w zależności od tego, jak ten imbir wygląda. Czasami można po prostu sobie go pokroić w skórce. I takie dosłownie cieniutkie plasterki na kubek termiczny czy na taką szklankę. Sądzę, że tyle gdzieś wystarczy. Następnie. Troszeczkę schładzamy, jeżeli chcemy tak. Dodać miód. Tak, bo niestety wysoka temperatura zabija te najlepsze wartości i witaminy w miodzie. Ta woda nasza jest taka praktycznie lekko ciepła. Miodu
płaską łyżeczkę, pół łyżeczki, raczej nie więcej. To nie ma być słodki napój. Tak. To ma być napój, którym jednak przeważa imbir. Do tego właśnie daję troszeczkę kurkumy, nie codziennie, ale fajnie by było chociaż tak co drugi, trzeci dzień sobie dodać. Ona naprawdę nie zmienia smaku. I jeżeli dajemy kurkumę, dajemy trochę chili albo pieprzu, bo ona... No właśnie chili jest fajniejsze. Tak, ona podbija... Ona podbija po prostu działanie tej kurkuminy, właśnie pieprz czy chili wzmacnia działanie kurkumy. I na koniec cytryna. Ja tej cytryny naprawdę sporo wyciskam. Jednak, żeby ten napój był taki ostro kwaśny, tu mamy końcówki po naszym poprzednim daniu. I słuchajcie, zawsze mnie pytacie, co na przekąskę podjadam w pracy. To nam pomoże jakby nie zejść na złą drogę. Jesteśmy nawodnieni. Jest to smaczne, rozgrzewające. Nie ciągnie nas do słodkiego, bo trochę tak słodkiego jest. Tu mamy, ale tego zdrowego słodkiego, więc nie popadajmy w takie skrajności, że zero cukru. Dobrze, Natalia, to teraz zobacz, tylko sobie dodamy do tego trochę soku z cytryny. Mhm. Oczywiście możemy zrobić wersję bogatszą, możemy dodać i sosu rybnego, i sosu sojowego, i zrobić bardziej tajsko, bardziej indyjsko, ale dzisiaj się śpieszymy, jesteśmy na detoksie i my na przykład akurat mamy mało czasu, więc robimy bardzo wersję podstawową. Dorzućmy trochę szpinaku na sam koniec, żeby było trochę witamin, ale dosłownie gościnamy chwilkę. Natka, i co damy? No tutaj to się prosi kolendra i mięta, nie? O, mięta, super. No więc miętę tutaj dodajemy. I zaraz startujemy do kolacji. I pamiętacie, że tu mamy naszego bakłażana jeszcze ze śniadania. Dodajemy go na koniec i mamy rewelacyjne, pyszne danie. I idziemy dalej. To co, Nati, próbujemy? Tak jest. Pachnie także. Pycha. Wspaniałe, mocno cytrynowe, tak jak lubimy, słodki batat, bakłażan, trochę soczewicy, kompletne, zdrowe, pyszne danie. Jedziemy dalej, mamy kolację do zrobienia. Powinien być podwieczorek i jeżeli zaczynamy detoks, to polecam, żeby po prostu na ten podwieczorek wziąć sobie nasz lokalny, krajowy owoc typu jabłko, gruszka, śliwka, ewentualnie coś suszonego. Ja za chwilę będę robić kolejny przepis na kanale, to będą kulki daktylowe, też mogą być pomysłem na przekąskę. Dzisiaj nie zdążymy tego od razu zrobić na jednym filmie, przejdziemy od razu do prostej kolacji. Więc robimy bardzo lekką kolację i dzisiaj... Kosteczkę? Tak, nie, możemy zrobić takie, takie plastry cieniusieńkie. O, kochana. Robimy sobie takie plastry cukiniowe. I czy w skórce jest więcej wszystkich wartości? Oczywiście, że tak, ale ja jestem jednak za tym, żebyśmy się odciążali z tych zanieczyszczeń, które są i pestycydów są w warzywach i owocach, nie będziemy tutaj się oszukiwać. Także pamiętajcie o tym, aha, takie cieniutkie wyszły, dobra. Ja, wiecie co, bardzo lubię cukinię na surowo, ale wiem, że nie wszyscy... O, ja też. No właśnie, ale nie wszyscy ją lubią, więc ja ją tylko... Podobno w tej chwili tak naprawdę sprzedaży wyparła ogórek. Wolimy cukinię niż ogórek, i bardzo który ma dużo dobrze. Wody. I bardzo dobrze. Teraz to chwilunię sobie podsmażymy. Nie pochwalisz okładnie? No wspaniale, ale już wystarczy. Tu jest sukces. Nati, tu już wystarczy nam na chwilkę. To ja sobie tak końcówkę podjem. Tak. Te smaki tak tu działają i te zapachy, że spróbuj, spróbuj. I słuchajcie, bardzo szybka historia. Trochę soli, trochę pieprzu i Nati, jakbyś mogła kosteczkę z pomidora nam zrobić jeszcze, co? Mówisz, masz? No to rób. I zrobimy taką naprawdę lekką, prostą sałatkę. Kosteczkę z pomidora, jakby nasi kucharze. Oczywiście jak zobaczą, jak my kroimy, to będą jak ja, bo szefowa to jeszcze daje radę. Co wam chciałam powiedzieć, co jest fantastyczne w detoksie? Zobaczycie, że zakochacie się w prostych składnikach,
zakochacie się w takim bardzo prostym gotowaniu. Nam się nieraz wydaje, że żeby tam coś ugotować, to trzeba nałożyć, namieszać. Ale najpierw to kupić. I gdzie? Za to właśnie cenię i kocham Agi przepisy. Też te, które właśnie się znajdują u nas w kuchni, bo to jest autorka wszystkich naszych diet i menu. Że to są proste składniki, natomiast tak nieoczywistych czasami w połączeniu, że dają ten element zaskoczenia co do smaku. No i szukamy tego, żeby jednak po jedzeniu się świetnie czuć. Ja... poczekaj na to. Nie? Nie, ale to spokojnie, nic się nie dzieje, bo ja chcę tylko tę, zobaczcie, tą cukinię położyć na szpinak. Spokojnie, teraz te pomidorki. Czyli ja tu pomidorki. Tak, tu pomidorki. To jest prościutkie danie, najprostsze, ale pamiętajcie, żeby dobierać fantastyczne składniki. Zachęcam Was do kupienia bardzo dobrej biooliwy. To jest Wasz kosmetyk dla skóry, to jest Wasz balsam dla ciała, to jest Wasza witamina, antyoksydanty i wszystko, co konieczne. Więc bardzo dobry składnik, bardzo dobry pomidor, bardzo dobra oliwa i zobaczcie, tylko co. Bardzo dobra oliwa, to ja taką małą dygresję zrobię, jak prawie, że dostałam raz zawału serca, jak przyszła faktura za oliwy. Nie było dużo buteleczek, okazało się, że jedna z droższych oliw, które dodajemy do naszych sałatek, w naszych dietach. Ręcznie wyciskana. Co Agusia powiedziała, Mercedes wśród oliw, ale właśnie te kilka kropel daje smak, daje te zdrowie, daje te samopoczucie i lekkość na żołądku, więc przełknęłam, zapłaciłam i tak już firma z oliwami została u nas. Nati, teraz tak, sól, bazylia. Dobra. I bazylia. Tak. To jest takie danie, które zrozumieją Włosi, bo Włosi cenią sobie prostotę, bardzo dobry składnik, odrobinę orzechów pini, odrobinę słonecznika, orzeszek pekan i to jest kolacja dla detoksów. Prosto, szybko, pysznie i lekko. I cieszymy się wieczorem, nikt nie śpi po kolacji. Brzuszek najedzony, płaskie, zadowolone. Skóra piękna, śpimy dobrze i o to chodzi, tak? No i właśnie. Pięknie jemy, zdrowie jemy. Pięknie jemy, zdrowie jemy w Bistrobox. Także dziękujemy Wam za obecność na takim długim odcinku, ale detoks wiosenny tego wymaga. Rozmowa była, mam nadzieję, wyczerpująca. Przepisy szybkie i krótkie. I co? Subskrybujemy, lajkujemy, wchodzimy w wiosnę lekko, pięknie, młodo. I komentujecie jeszcze, jakie inne chcecie diety i dania z tych naszych diet. Dokładnie. Będziemy wpadać. Zapraszamy serdecznie. Suby, lajki i komentarze. Czekamy. Jeżeli szukacie innego menu na cały dzień, zapraszam tutaj.